została naruszona zasada uczciwej konkurencji i wykonawcy, beneficjent musi zwrócić środki wydatkowane na ten cel. I myślę, że tutaj każdy grosz publiczny, który jest nieprawidłowo wydawany, będzie przez nas kontrolowany. I dziękuję radnym Prawa i Sprawiedliwości z powiatu, z miasta, że razem wystąpiliśmy w sprawie wyjaśnienia tego rzeczywiście bardzo ważnego projektu, który zbulwersował środowisko nauczycielskie, bo ja nie oczekuję, żeby mnie przepraszano, jak tam wzywano, żeby przeprosić, żeby poseł przepraszał, tylko oczekuję, żeby przeprosiło środowisko nauczycielskie, które uczestniczyło w tym projekcie, które nie mogło skorzystać z możliwości właśnie uczestniczenia w wyborze ofert i im się należą przeprosiny.